Krzysiek z ojcem pojechali do Szczecina wtedy, a ja zostałam sama, ponieważ pracowałam, przecież to w niedzielę, w sobotę wieczór sprzątałam, przecież to było przed samymi, też przed świętami było, sprzątałam chałupę. I o 12 no, telewizor grał, Jaruzelski wystąpił, stan wojenny. Ale za... o 12 jestem czy rano? O 12 w nocy wystąpił. Rano jak ja do telefonu i tego, telefon już był nieczynny. Potem już za dwa dni chyba był czynny już, ale za każdą rozmową mówili. Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. A o 6 rano sąsiad przyszedł. Spłakany taki. Ale już w nocy, nie wiem o której godzinie, w nocy już czołgi były tu u nas. U nas wyjechały czołgi z koszar po prostu. Tak. Przecież tu były koszary. Koszary mamy kilometr stąd. Tak. To jest główna droga, która jest na miasto. A oni ze Szczecina rano wyjechali, nic nie wiedzieli. Dopiero w Zielonej Górze się dowiedzieli, że stan wojenny jest. No a potem były przepustki, tak jak my, ja miałam przepustkę. Żeby na szóstą do pracy pójść. Tak, żeby na szóstą iść do pracy. Albo wieczór o 9 z pracy, jak szłam. Na ulicach stały kosze z koksem i te żołnierzyny przy tych koszach z koksem stali. To Żagań jest miastem specyficznym, miastem wojskowym w związku z powyższym. Wojsko wyjechało w nocy i w niedzielę. Oni Żagań obstawiał Wrocław. Stali pod Wrocławiem. A resztę wojska to tu zostało, jeszcze ściągnęli rezerwę i obstawiało Żagań. To przed każdym blokiem wojskowym była warta. Pierwszych dnia przed każdym wojskowym budynkiem, którzy mieszkali wojskowi, stali żołnierze. Normalnie pilnowali budynków. Bali się, że ktoś się coś ma zwalnia. Ludzie im wynosili jedzenie. Po dwóch dniach, trzech dniach to się już normowało. I ci żołnierze, ludzie tutaj stosunkowo do nich normalnie podchodzili. Oczywiście. Tylko byli biedni żołnierze, nic więcej. Tak. I wiesz, gdybym ja... Miałem tyle szczęścia, że mieszkałem na Śląsku. Gdybym nie mieszkał na Śląsku, też byłbym w rezerwie. Nie byłbyś, bo ja załatwiłam. Ale mam od tego, że byłem na Śląsku. Nie, nie, nie. Przecież Krzysiek też był i też nie był w rezerwie, bo ja mówię tylko tam moich chłopaków, niech pani gdzieś nas podsadzi, żeby nie szły na te... Tylkoście dlatego nie byli. No widzę, dowiedziałem się ciekawej rzeczy. No. Także tu pościągali rezerwę tych chłopaków. Mm. Oni tak siedzieli. We Wrocławiu długo siedzieli. Stali, nasza dywizja, żagańska dywizja stała we Wrocławiu, obstawiali Wrocław. W Żaganiu nie było obstawianej przez milicję. Nie było patroli. Tutaj większość obstawiała wojsko z żandarmerią, z USW. A potem nic się nie działo, Gosia. Normalnie, stan wojenny był, ludzie normalnie na pracowali. Święta już było praktycznie, nie było, było już normalnie. Święta przyjechali, tylko Waldek zaraz po Nowym Roku jechał do Szczecina, bo musiał się zgłosić tam gdzieś do... Dyspozycji, nie wiem. A my, wiesz, ja byłem, no, mieszkałem na Śląsku, mieszkałem w Chorzowie. Mhm. Mieszkaliśmy w hotelu robotniczym, mieliśmy swój pokój z kuchnią. Także myśmy się dowiedzieli o stanie wojennym rano, ale na Śląsku, na Chorzowie, bo pojechaliśmy nawet do Chorzowa, nie było widać stanu wojennego. Normalne z życie. W poniedziałek już jechały czołgi, jechało dużo tego już, Opole jechało na Katowice. Było bardzo dużo wtedy już policji, bo milicji już było wtedy, też było ich widać. I zaczęły się, robili takie barykady, nie barykady. Śląsk to specyficzne, bo miasta się kończy na środku budynku, nie? Jest Chorzów i Świętochłowice. Kamienica jest w połowie, jest w Chorzowie, w połowie jest w Świętochłowicach. I tak ci Ślązacy opowiadali, nawet za Niemca tak nie było, że na jednej ulicy, ktoś mieszkał na jednej ulicy, żeby przejść do sąsiadka, do sąsiadki, do drugiej bramy, trzeba było mieć przepustkę. Bo to już było Świętochłowice. Że w poniedziałek, w wtorek, tak przez w ciągu tygodnia to się wszystko zaczęło normować. Dostawaliśmy wszyscy, no takie, to było dla mnie takie bzdura, bo wszyscy dostawali przepustki, dostawali wszyscy. Bo do pracy szłaś, musiałaś mieć, żeby rano na szóstą do pracy, czy na wieczorem. No i tam później było takie, no, na Śląsku było coś takiego, że pierwszy dzień zaczęli się górnicy zamykać w cachowniach. Zaczęli górnicy zszumieć, nie? I pacyfikacja tych kopalń
tych wszystkich zakładów huty była prosta. Otaczali to wojskiem, nie wypuszczali nikogo, nie dopuszczali tam nikogo. Był specjalny oddział ZOMO, wybrany oddział ZOMO i oni wpadali tam. Od kopalni do kopalni jechali, robili porządek. Najgorzej mieli na kopalni w łyku. No bo stawiali opór, więc było najgorzej. Lali równo. Jak wpadł taki oddział, nie wiem, tam tych zombowców było, a takich kawał chłopów wyrośniętych i to nie była rezerwa. To było zrobione, oddziały były zrobione z milicjantów etatowych. Nie to, że tam na dwa lata zamiast do wojska szedł do ZOMO, to tych chłopaków wstawiali na obstawy. A tam do tych dolania to robili właśnie z tych takich kawał byków, potężnych chłopów. I tak opowiadali, bo tego nie widziałem, bo no, myśmy zakład budownictwa jednorodzinnego byli, duży zakład był, ale u nas nie było żadnych rozruch, nie było żadnych strajków. No i była sytuacja taka, że w niedzielę mieliśmy gościa przez tydzień czasu. Przyjechała koleżanka, która pracowała, akurat z naszym moim kolegą chodzili razem. Ona pracowała w Okręgu Śląsko-Dąbrowskim, w Zarządzie Solidarności. Na Zielonej Górze praktycznie była. Oni byli w Zakopanem i przyjechali w niedzielę z Zakopanego. No to już była sytuacja, do domu widzieli, że jest stan wojenny, widziała już, że są interweniowani, są, poszła, ona mieszkała na stacji, doszła już do praktycznie do stacji, to ta pani, która oni mieszkała, mówiła, że była milicja po nią w nocy. Ja to, że do domu nie wchodziła, zabrała swoje rzeczy. Poszli do Krystiana, ona mieszkała w Katowicach, Krystian mieszkał w Świętokłowicach, pojechali do Krystiana, ale przed Krystianem też kolega. Krystian u ciebie, milicja szuka, była u ciebie dwa razy już. I przyjechali do nas. Z tym, że Krystian później do domu pojechał, ona tam została u nas, nie wiem, 4 czy 5 dni siedziała u nas tylko. I tam jechali od nas z zakładu, bo ona była spod Częstochowy. I jechał samochód gdzieś do Częstochowy i zabrała się tym samochodem do Częstochowy, pojechała do domu, do rodziny. Bo do pracy już nie wróciła, a pracowała w szpitalu jako pielęgniarka przełożona. Była w tym zarządzie, no zarząd był rozbity, był zdewastowany, bo tam dość mocno, także ona tam się już nie miała co pokazywać. No praktycznie większość z nich była internowana, nie było ich, także nie miała się z kim skontaktować. Nie było takiej, wiesz, w pewnym momencie masz i nie masz nic. Pojechała do domu, to miała w domu 3 miesiące. Z tym, że tak ona później opowiadała, to w domu też ich szukali. Milicja, ale to mówi, to jest tak troszeczkę inaczej, bo to już była tak, jak wiesz, mała miejscowość, ten posterunkowy czy ten dzielnicowy ją znał, rodziców znał. I jak później wróciła po tym tygodniu, wróciła do tego domu, to on wiedział, że ona jest. Oni wiedzieli, ci z posterunku wiedzieli. Ale mówi, już dali jej spokój. Po 3 miesiącach wróciła już do pracy. Miała rozmowy, tam wzywali ją parę razy na komendę. No nie podjęła już później, nie było z kim zresztą podjąć działalność. A po roku, czy po półtora, po 2 latach, albo po roku, to byłem na takim pożegnaniu jej szefa, tego Związku Zawodowych Solidarności ze Śląsko-Dąbrowskiego, do Australii wyjeżdżał. Dostał propozycję nie do odrzucenia. Paszport i bilet w jedną stronę. Na wiosnę, w lecie, Krystian pojechał do Dortmund, wrócił po tygodniu, spakowali się, wyjechali do Dortmund obydwoje już i już nie wrócili. Mieszkają w Dortmund. Myśmy do Solidarności nikt nie należał. U nas do pracy przyszli Solidarności, ale ja byłam stara, ja mówię, dajcie mi święty spokój. Młodzi niech się zapisują, a nie ja stara. Ja jak mieszkałem, jak skończyłem szkołę, no to poszedłem do pracy, przyjmowali do związków zawodowych obowiązkowo. Wszystkich praktycznie, obowiązkowo. Chciałeś, nie chciałeś, musiałeś należeć do związków zawodowych. I pojechałem na kurs do Krakowa, na taki kurs opatrzony z krążarek. I tam chłopacy z tego Świętopolu zaproponowali pracę z tym, że dostaniemy mieszkanie. Mhm. Jak się stąd zwalniałem, pojechałem tam i już się do żadnych związków nie zapisałem. Do żadnych. Nie było przymusu do tych naszych OPZ-ów. Do Solidarności też się nie zapisywałem i do tej pory do żadnych związków nie należy. Do żadnej partii? Żyjemy jak żyjemy, żyjemy spokojnie, cicho.
z daleka, no, może obserwatorzy. My nie mieliśmy tak nic w tym stanie wojennym. Chodziliśmy normalnie do pracy. Najpiękniejszego Sylwestra mieliśmy w stanie wojennym. Mój szwagier był muzykiem, ale mieszkają w Gorznicy. Gorznica jest takie specyficzne miasto, jak to nazywają, miasto na końcu świata. Bo za Gorznicą już nie ma nic. Za Gorznicą już jest granica niemiecka. Stan wojenny, oni tam przy stacji strażnicy, granica obstawiona, także szok. Zresztą z drugiej strony niemieckiej bardzo była obstawiona. Szwagier wolny, Sylwestra ma wolny. I wymyślił, że zrobi kulik. Dogadał się z szefem strażnicy, że przyjedziemy w nocy blisko strażnicy, żeby tam nie było żadnej poruty, żeby nic nie było. I byśmy na tych, taki mały ciągnik miał duże sanie pierwsze i potem takich sań było z 10, 12 małych sanek. No i tam siedzieliśmy do pierwszej nocy w tym lesie. Oni w zespół to byli bęben, gitary, ja akordeon, bo Zichu grał na klawiszowych. No był tak wspaniały Sylwester, że z humorem, z zabawą, ze śmiechem. Z tym, że po pierwszej, koło drugiej w nocy wróciliśmy do domu już. Z tym, że na Sylwestru nie było takiego przestrzegania. Na Wigilię pozwolono ludziom na pasterkę. Nie było przestrzegania tej godziny policyjnej już też. Tam, gdzie wojsko, tam, gdzie tego, no to może były tam jakieś... Ale u nas nikt nie był ważny, to nikogo nie... Na temat kopalni Wujek. Już miałem kolegę, który był mieszkał naprzeciwko kopalni Wujek. Zresztą on nie było go przez 3-4 dni w pracy, bo nie przyjeżdżał. Ja obserwował i opowiadał. No mówi, tego samego takiego ataku, co był ten najgorszy, że zginęli ludzie, to mówi, że on tego nie widział. Ale kopalnia Wujek też, oni się z górnicy zjechali, wyjechali spod ziemi i ci, co przyszli na tego, nie zjechali na dół. Tylko się spotkali się na cechowni. Powstał jakiś tam komitet strajkowy, otoczono policją, milicją, otoczono wojskiem. Otoczono całą kopalnię, mówi, tam nie miał nigdy prawa dojść. Mówi, nie daj Bóg, żeby ktoś filmował z okna. I im dano spokój 2-3 dni, tam nic nie robili. Dopiero po 2 dniach zaczęli ją pacyfikować. A że, no, zaczęła się walka między górnikami a zonowcami, milicją. Doszło do tragedii. No, w Wujku było takie dość głośno i myśmy to przeżywali wszyscy. Jak później przyszedł do pracy, opowiadał, bo to widział z wieżowca, mówi, samego ataku nie widział, ale widział to otoczenie, to wszystko wojsko. Mówi, wojsko nie bardzo chciało tam cokolwiek robić. Mówi, tam najwięcej robiło ZOMO. I wojsko stało na boku, wojsko nie wchodziło, wojska w ogóle nie ruszali, żeby wpuścić do kopalni, nie tego mówi, nie. Oni zabezpieczali to teren. Mówi, a jak to się stało, że te czołgi wjechały na teren kopalni, też mówi, nie wiem. Że on, dlaczego te czołgi, mówił, bo wojsko stało naprawdę biernie. Przypuszczam, że do dzisiejszego dnia pewnie niektórzy żołnierze mają wyrzuty sumienia. A potem zaczęło to się normować, zaczęło się już później, wiesz... Ludzie żyli normalnie, tak jak... Pracowali. Tak. I ci, co byli, wiesz, cokolwiek tam coś znaczyli, byli internowani, byli po tych aresztach, po tych ośrodkach czasowych. A jak tam było... Tak ten kolega, co miałem z nim kontakt, to... Siedzieli gdzieś koło pola, na ośrodków czasowym, zamknięci, otoczeni. No, siedzieli, grali w karty, bo co mogli innego zrobić. Po pół roku wojsko wypuścili do rezerwy. Już poszło normalnie, rezerwa poszła do cywila. Po pół roku. Także to nie było takiego do odczucia. No, po samym wybuchu, samym wojennym poprawiło się zaopatrzenie. Na święta było lepsze zaopatrzenie niż przykładowo rok wcześniej. Nie, samo było. Było, bo już też, no można, wiesz, potem wprowadzili kartki na kartki, także, wiesz, każdy żył, nie było tego. Powiem ci coś innego, no, tak na temat stanu wojennego, bo takie są delegacje, czy Ruscy by weszli do Polski, czy nie. Nie weszliby do Polski. Oni tu byli. Weszliby tylko Czesi i Niemcy. A Niemcy stali na granicy. Niemcy stali na granicy. Czesi, jak było, nie słyszałem, nie widziałem, nie wiem. A że Niemcy byli na granicy i stali na granicy, to wiem. Między innymi tu na Kubie nie stali, na lotnisku. Byli w stanie gotowości bojowej i stali. Dopiero im się troszeczkę rozluźniło przy świętach. Przed świętami. A Rosjanom, Ruscy, dopiero się im poluźniło po 2 latach. Bo ja później w 90., 80.,
drugim roku wróciłem do żagania ze Śląska. Zacząłem pracować w tej swojej firmie, gdzie pracuję. I miałem dość duży kontakt z Rosjanami. Tutaj w żaganiu był wojskowy szpital radziecki. Miałem dość sporo kolegów w tym szpitalu, tych Rosjan. Tak Majer kiedyś się mnie pyta, Mariusz, kiedy u was się ten stan skończy? Bo u nas wszyscy w butach jeszcze śpią. My jeszcze w butach śpimy. To był przenośnik oczywiście, nie? U nich cały czas, ale on tak opowiadał, że na przykładowo przed stanem wojennym nie 13 grudnia. Oni mówili 2-3 tygodnie wcześniej już mieli gotowość bojową. Byli postawieni w stan gotowości bojowej.